Panie premierze, jak zostanie pan posłem, to się przeniesie pan do Gdyni, a jak tak, to do jakiej dzielnicy? Ja już mieszkam w niewielkim pensjonacie, ale nie mogę państwu powiedzieć dokładnie gdzie, z oczywistych powodów. I bardzo sobie to ten pensjonat chwalę. A jak zostanę posłem, to oczywiście będę miał biuro poselskie i będę tak często, że się jeszcze będę państwu naprzykrzał. A pani europosłanka Senyszyn, dość ostro skrytykowała pana słowa dotyczące kobiet w kampanii wyborczej. Jak pan się do tego odniesie? Ja wiem. No cóż, pani poseł Senyszyn do tej pory miała głównego wroga w Kościele i w Panu Bogu, a teraz przerzuciła się na mnie. To z tego wyniknie? To znasz się gorzej. Dla kogo? Dla niej. Panie premierze, chciałam pogratulować pięknego wywiadu z panią Moniką Olejnik. Podobało się pani? Bardzo dużo zmiany i dziękuję za to. Zmiany we mnie, czy w pani Monice Olejnik? Nie, rozumiem. No, staram się rozwijać, droga pani. No. Jeżeli pani uważa to moją ewolucję za korzystną, to bardzo jest mi ciepło na sercu. Bardzo. To jest wasza zasługa. Przyznam panu się, że napracowałem się wtedy bardzo. A ja widziałem. Ale cieszę się, że ale są takie... Ale społeczeństwo tego nie docenia. Jak jest, że po naszym pięknym zakątku polskim, to widzę te pieniądze z Unii zainwestowane w dziesiątki obiektów, w Trójmieście też oczywiście, ale wystarczy wyjechać również. Ale oczywiście, właśnie trzeba wyjeżdżać. Trzeba wyjeżdżać i zobaczyć, jak pięknie wyglądają nasze miasta, miasteczka. Bez tych środków i bez tych szans Polska by dzisiaj wyglądała zupełnie inaczej. My mamy szereg. Za to uważam, że społeczeństwo nie docenia. Właśnie za wstąpienie do... Ale pan docenia, bardzo panu dziękuję. Bo rzeczywiście uważam, że o tym się za mało mówi i Polacy uważają, że to jest coś naturalnego. Oby nie jako opcja, ale to jest zwycięstwo normalnego, Polaków. Zwykłego, to jest zwycięstwo Polski, Polaków i to jest ta szansa, którą potrafiliśmy wykorzystać i dalej będziemy wykorzystywać. Kolejny raz pokazałem. I pokazaliśmy, że to hasło, że po szkodzie Polak głupi, prawda? Przed szkodą i po szkodzie możemy to dobrze rozwiązywać. I czekałem. Bo ja nie należę do ludzi, którzy uważają, że wszystko jest złe i że nic nie zrobiono, bo rząd pana premiera Tuska, tak samo jak każdy inny, wiele rzeczy zrobił dobrze. Tak, a ponieważ zawsze może być lepiej. A ponieważ nie lubi się chwalić. To trzeba się koncentrować na tym, co jeszcze może być lepiej. Ale nie można potępiać wszystkiego w szambu, bo to jest nieprawda. Właśnie wystarczy wyjść, żeby zobaczyć. I dziękuję za tą prawdę. No, dziękuję bardzo. Zwłaszcza dla rządzących, no bo oni, od nich to wszystko zależy. I mam nadzieję, że ta kolejna kadencja Sejmu coś dobrego w tej sprawie przyniesie. Ja też. Proszę pozdrowić całą rodzinę. Cała rodzina. Przy czym tam nie wolno prowadzić kampanii wyborczej, więc ja nie będę wydawał żadnych wyborów, ale będę to tak jest. Ja też nie wiem, a ja nie jeżdżę do lekarza. Pan lepiej wygląda. A to wchodzi do tego konta też? Karty prostej. Ja idę. Nie ma problemu. Ale jak ktoś miejsce zajmie, to co? A jak panu ramki wskoczy? O, wstąpi, może zrobić. Dobrze. Przy naszym rzeźbiarzu musimy podejść. O, gdzie jest? Kupimy jakiś kwiat. To? Można. Jak się ten pierwszy, to proszę bardzo. Nie, bardzo. Zapraszam 55, czyli. Potrzyma mi pan reklamówkę? Nie, ale ja chciałem jeszcze go tak obejrzeć ją. Troszkę ją przybliżę do pani, zobaczę. Brawo, pani. Zobaczę, jak moja żona będzie. To jest mój Maryna.
No, myślę, że żona się ucieszy. Tak. Tak. Proszę bardzo. Po co? Można? Nie. Powiedziała pani 50. To co? Chociaż za jeden, tak, żeby paru będą na kurs. Taka prawdziwa. Dziękuję, że pan je namówił. Ja też jestem z terenów Lęborka, na wsi w obecnej. Wieś Popegorowska, nie będzie, no także troszeczkę te wsie zostały jakby troszeczkę zaniedbane, zostały przejęte przez takich, można powiedzieć, wielkich takich, już się porobili takie kułacy, jest bieda, po prostu oni zostali pominięci po prostu. Chcieliby, młodzież chciałaby po prostu, żeby ta ziemia, która ci poprzejmowali, nałożymy kilka PGR-ów, żeby była rozparcelowana na tą młodzież. A ta ziemia leży odłogiem, czy nie? Jest po prostu ta ziemia przez dzierżawiona z takich, można powiedzieć, ludzi, jak pan i ja. Rozumiem. Trzeba zrozumieć, tam pojechać, nie tutaj. Trzeba tam pojechać, pokazać się. My mamy zaplanowaną wizytę. Ciężko pracującą. Z jabłuszkami. Nie. To jabłuszka z tego roku. Tak, to są kosztele. Konfidenci. Nie będę się tego robił. Tylko reklamówki nie ma. My to weźmiemy. To ja trzeba było być w ten sposób taki. No proszę, zakup pana prawda. Ale jest ciężko, trzeba się próbować pokazywać. My tylko żółsy pijamy. No ja rozumiem, ja chcę wam miód jakiś kuchaczek kupiłem. Zostaniecie panowie do mnie prezent. Nie, no, nie, to będzie próba, to nie. Nie, to będzie próba. To musi być nieoficjalnie, musi być tak zrobione. Nie, no nie. Ale gdzie? Tam na scenie jest pani. Nie ma. Jest pani Arciszewska? Nie, jej może. Zderzenia nie będzie. Ani anihilacji. Nie, spieszę. Ja bym się chętnie z panią Arciszewską przyjął. To malutki hotel. Ale to tam są takie, można, ale to niestety nie gażowki jest w Warmińcu. Ja mam takie, że jest to tak. To jest trzymane w siłki. Witek! Nie, sprzedajemy bezpośrednio, ale tylko owoce. Minister rolnictwa? To znaczy, no generalnie nazwijmy. Przepisy takie? Przepisy. Znaczy może pani sprzedać śliwki, ale nie może pani sprzedać... Możemy tylko nieprzetworzone pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Nie mi zrobiła powidła, to co? To jest nielegalnie, no zostanę ukarana. No to przez urzędników. Przez Izbę Skarbową na początek. Naprawdę? Jest to tak, działalność gospodarcza bez zarejestrowanej działalności. Ale bo nie mówimy o śliwowicie. To nie wspominamy w tym momencie. Wina ostatnio sobie wywalczyły dopiero, że mogą. Niedawno. Ale jeżeli pani... A jeżeli pani rozszerzyłaby działalność gospodarczą, również na te wszystkie przetwory? Tak, tylko że w przypadku rolnika, my jesteśmy tak jak Małopolska, to są małe gospodarstwa, 3,5 hektara. I w tej sytuacji no, nie opłaca się inwestować w zakład przetwórczy, który musi spełnić wszystkie normy. A ta malinka to jest miód? Dobrze. Na przeziębienie. Proszę spróbować. Poproszę dwa. Jeden dla mnie, drugi dla kolega. Ja mam tak słodko funkcjonować w porządku. Ja i tak dobrze wyglądam, także ale sprzedaż pani skoszyła od razu. Ile płacę? 20. Proszę bardzo. Na dwóch siateczkach, czy nie? Nie. Proszę. A będzie karta się, że jakieś pszczoły pana zaatakują? Jak pan widzi, jest trochę.
No to chyba nie przyleciały wasze za wami. Nie, nie. To jest jakieś miejscowe za się dobrać. Trzeba sąsiadać. Ja muszę zapłacić panu za kwietniowe. Ale jesteś czarny pap! Aleksander Mały? Cześć. Cześć Jula, a to jest Aleksander. Czy Olek? Tak. Moja żona, moja żona jest Aleksandra. Kolejny. Redakcja Głosu Gdyni prosi o autograf na autorskiej książce. Dla redakcji Głosu Gdyni. Proszę bardzo, miłej lektury. Ja mam coś komentarza, to nie znaczy, że... Zrobiliście garaż, no zostaliście. Macie taki garaż? Macie taki ogród? Najpierw zrobiliśmy dziurę w ścianie. Dzisiaj będę towarzyszył matce przesłania. No i Kościuszko, to są dla mnie wiosenki, jak inaczej to jest. Bo panie, ja nigdy nie nadużywałem, wie pan? Polskie powietrze. A pani to żona? Nie, to jest, znajoma, to jest, znajoma, to jest żona, to jest pani mojej żony. A, moja żona zmarła. Chcę zobaczyć. Tak, to jest pogoda ładna. Tak, to ja żywam to panie, nie chcę głosów jednak.